Dynię dzielimy na dynie jadalne, dynię ozdobne oraz pastewną. Dynia jest rośliną jednoroczną z rodziny dyniowatych. Podobnie jak dynie uprawiamy cukinie, kabaczki i inne dyniowate. Jadalny jest owoc, pestki oraz kwiaty dyni. Dynia posiada kwiaty męskie, te na długim słupku, oraz żeńskie, te z widocznym zalążkiem owocu, z którego potem rośnie dynia. Na przekąski przeznaczamy głównie kwiaty męskie. Pumpkins are divided into edible pumpkins, decorative pumpkins, and fodder pumpkins. The pumpkin is an annual plant of the gourd family. Like pumpkins, we grow courgettes, squashes and other family pumpkins vegetables. The fruit, seeds, and flowers of the pumpkin are edible. The pumpkin has male flowers, those on a long pistil, and female flowers, those with a visible seed of the fruit, from which the pumpkin grows. We mainly use male flowers as snacks. Dynia olbrzymia kwitnie już od 2 miesięcy od siewu. Kwiaty żeńskie wyrastają pojedynczo, natomiast kwiaty męskie pojawiają się pęczkami w kącikach liści. Na surowo można jeść odmiany, piżmowa, pienna lunga, masket de Provence. Pozostałe odmiany należy spożywać po obróbce termicznej. Można ją przeznaczyć na zupy na słodko i na wytrawnie, na marmoladę, kompot oraz marynaty. The giant pumpkin has been blooming for 2 months after sowing. Female flowers grow singly, while male flowers appear in bunches at the corners of the leaves. The following varieties can be eaten raw: butternut lunga, musket de Provence. The other varieties should be eaten cooked. It can be used for sweet and dry soups, marmalade, compote, and marinades. Na wysokość plonów wpływają gleba, temperatura, woda oraz pielęgnacja. Dynia to warzywo światłolubne i ciepłolubne, wybieramy więc stanowisko słoneczne, osłonięte od wiatrów. Ma wysokie wymagania cieplne i pokarmowe. Wymaga gleby żyznej, szybko nagrzewającej się, bogatej w składniki pokarmowe, a także dosyć wilgotnej i przepuszczalnej oraz bogatej w próchnicę i przede wszystkim w azot. The yield is influenced by soil, temperature, water, and care. Pumpkin is a light-loving and thermophilic vegetable, so we choose a sunny place, sheltered from winds. It has high thermal and nutritional requirements. It requires fertile soil, quickly warming up, rich in nutrients, as well as quite moist and permeable, and rich in humus and, above all, nitrogen. Najlepiej, aby odczyn gleby był obojętny lub lekko zasadowy, 7 pH. Dynie można uprawiać na różnych rodzajach gleb, oprócz tych, które są ciężkie i zimne. Uprawia się ją na miejscu nawożonym obornikiem na jesieni. Zdarza się, że działkowcy uprawiają je na pryzmach kompostowych, gdzie rosną duże i dorodne, ale bardzo go wyjałowieją. Na świeżym kompoście dynia może nawet nie urosnąć, liście zrobią się żółte z powodu poboru tlenu przez nierozłożony kompost. Ideally, the pH of the soil should be neutral or slightly alkaline, 7 pH. The pumpkin can be grown in a variety of soil types, except those that are heavy and cold. It is grown in an area fertilized with manure in the fall. It happens that gardeners grow them on compost heaps where they grow large and plump, but they make it very sterile. On fresh compost the pumpkin may not even grow, the leaves will turn yellow due to oxygen uptake by undecomposed compost. Przed dynią na miejscu, gdzie ma rosnąć, możemy uprawiać szybko rosnące wiosenne warzywa jak szpinak, sałata, rzodkiewka, które latem źle rosną. Zbieramy szpinak i w to miejsce sadzimy dynię. Nasiona dyni kiełkują w temperaturze powyżej 12 stopni Celsjusza po od 6 do 8 dniach, a optymalna temperatura dla prawidłowego rozwoju i wzrostu to 25 stopni Celsjusza, minimalna temperatura to 8 stopni Celsjusza. W korzystnych warunkach uprawy kwitnienie dyni rozpoczyna się po od 40 do 60 dniach od siewu. In front of the pumpkin, in the place where it is to grow, we can grow fast-growing spring vegetables such as spinach, lettuce, radishes, which grow badly in summer. We collect spinach and plant a pumpkin in its place. Pumpkin seeds germinate at a temperature above 12 degrees Celsius after 6 to 8 days, and the optimal temperature for proper development and growth is 25 degrees Celsius, the minimum temperature is 8 degrees Celsius. Under favorable growing conditions, the flowering of the pumpkin begins 40 to 60 days after sowing.
ginie już nawet w najmniejszym przymrozku, zarówno owoce jak i cała roślina. Nie lubi zimna, chłodu i wiatru. Młode rośliny należy chronić przed wiatrami oraz okresowymi spadkami temperatury. Można do tego celu okrywać je białą agrowłókniną. Nie sadzimy jej w cieniu, bo nie urośnie. Jeśli lipiec i sierpień będą zimne, to dynie będą małe. Even in the slightest frost, it dies, both the fruit and the whole plant. He does not like cold and wind. Young plants should be protected against winds and periodic temperature drops. You can cover them with white agrotextile. We do not plant it in the shade because it will not grow. If July and August are cold, the pumpkins will be small. Dynie można wprawiać z rozsady lub bezpośrednio wysiewać do gruntu. Polecam sianie bezpośrednie po kilka nasion, potem przerwanie i pozostawienie najsilniejszej. Nawet jeśli pogoda jest chłodna, lepiej posadzić je później, gdy będzie ciepło, ale w gruncie. Zdają się wtedy być zdrowsze i lepiej rosną. Unikniemy też wydłużonych siewek, jeśli mamy za mało światła w domu. Pumpkins can be planted from seedlings or sown directly into the ground. I recommend direct sowing for a few seeds, then cut off and leave the strongest. Even if the weather is cool, it is better to plant them later when it is warm but in the ground. Then they seem to be healthier and grow better. We will also avoid elongated seedlings if we do not have enough light at home. Dynia źle znosi przesadzanie, jeśli chcemy ją przesadzić, wybieramy jak największą bryłę ziemi wraz z korzeniem. Rozsadę w domu można przygotowywać już od kwietnia. Przy czym w pomieszczeniu powinno być 18 stopni Celsjusza. Gotową rozsadę uzyskamy miesiąc od wysiewu, roślina ma wtedy 3 liście właściwe. Wysadzamy ją wówczas do gruntu po 20 maja. Wcześniej należy ją zahartować. Hartuj sadzonki na tydzień przed sadzeniem, umieszczając doniczki na zewnątrz w ciągu dnia i wnosząc je z powrotem do domu na noc. Pumpkin does not tolerate transplanting well. If we want to replant it, choose the largest lump of soil with the root. Seedlings at home can be prepared from April. The room should be 18 degrees Celsius. We get the ready seedling a month after sowing, then the plant has 3 proper leaves. We then blow it to the ground after May 20th. Before that, it should be hardened. Harden the seedlings a week before planting by placing the pots outside during the day and bringing them back home overnight. Osobiście uważam, że lepiej darować sobie sadzenie dyni z rozsady i wysiać ją bezpośrednio do gruntu, gdyż w sprzyjających warunkach, gdy jest ciepło, kiełkuje i rośnie bardzo szybko. Nigdy nie sadzimy dyni głębiej niż rosła, bo dostanie zgorzeli siewek i zginie. Po siewie, jak i po wsadzeniu sadzonek, glebę intensywnie podlewamy. Podlewamy regularnie podczas całego rozwoju. Podlewamy obficie po to, by roślina się rozwijała, a nie tylko zraszamy glebę, bo to jedynie pozwoli przetrwać roślinie, a nie rosnąć. Personally, I think that it is better to not plant a pumpkin from seedlings and sow it directly into the ground, because in favorable conditions, when it is warm, it sprouts and grows very quickly. We never plant a pumpkin deeper than it grew, because it will get gangrene and die. After sowing and planting the seedlings, water the soil intensively. We water it regularly during the entire development. We water abundantly so that the plant develops and not only sprinkle the soil, because it will only allow the plant to survive and not grow. Jeśli będziemy uprawiać je w szklarni lub pod tunelem foliowym, to możemy je tam umieścić na przełomie kwietnia i maja. Osłony należy usunąć, gdy pojawią się pierwsze kwiaty. Rośliny te sadzimy po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków, aż do 30 maja. Można zaryzykować i wysiać już w maju, ale należy je osłaniać przed możliwymi przymrozkami. If we grow them in a greenhouse or under a foil tunnel, we can put them there at the turn of April and May. The covers should be removed when the first flowers appear. We plant these plants after May 15th, when the risk of frosts will be over until May 30th. You can risk and sow in May, but you should protect them from possible frosts. Dynia jest bardzo żarłoczna. Właściwie nie da się jej przekarmić, a dodatkowo dynia nie gromadzi szkodliwych pozostałości stosowania sztucznych nawozów. Potrzebuje dużo substancji odżywczych i nawozów, a także dużo wody. Szczególnie lubi naturalne nawozy jak obornik i gnojówka.
Przed posadzeniem dyni nawozimy mineralnie na 10 m kwadratowych 30 dekagram saletrzaku, 20 dekagram superfosfatu potrójnego i 40 dekagram siarczanu potasowego. Do dołka dajemy też mączkę kostną czy suszoną krew. Pamiętajmy, aby usuwać wszystkie chwasty podczas całej wegetacji rośliny, o podlewaniu regularnie oraz dokarmianiu. Pumpkin is very voracious. In fact, it cannot be overfed and, in addition, the pumpkin does not accumulate harmful residues from the use of artificial fertilizers. It needs a lot of nutrients and fertilizers as well as a lot of water. He especially likes natural fertilizers such as manure and liquid manure. Before planting the pumpkin, fertilize 10 square meters with 30 grams of calcium ammonium nitrate, 20 grams of triple superphosphate and 40 grams of potassium sulfate. We also put bone meal or dried blood into the well. Remember to remove all weeds during the entire vegetation of the plant, to water it regularly and to feed it. Dynia ma płytki system korzeniowy, więc należy uważać przy pieleniu grządek, aby jej nie uszkodzić. Pierwszy raz dokarmia się dynię miesiąc od siewu, dając jedną łyżkę azofoski wokół rośliny. Drugi raz dokarmia się, gdy ma małe zawiązki owoców, nawozami, które mają potas i fosfor, czyli łyżeczkę superfosfatu potrójnego i łyżeczkę siarczanu potasowego wokół rośliny. Pumpkin has a shallow root system, so be careful not to damage the beds when weeding them. The pumpkin is fed for the first time 1 month after sowing by giving 1 tablespoon of azofos around the plant. The second time, when it has small fruit buds, fertilizers that have potassium and phosphorus, i.e. a teaspoon of triple superphosphate and a teaspoon of potassium sulfate around the plant. Trzeci raz dokarmia się, gdy największy owoc dyni ma 10 cm, dając łyżeczkę siarczanu potasowego wokoło rośliny. Po zawiązaniu owoców należy ją regularnie dokarmiać. Najlepiej podlewać także co tydzień gnojówką z pokrzywy. Jeśli nawozisz nawozem sztucznym, to kiedy owoce zaczną się rozwijać, należy co 2 tygodnie karmić rośliny płynną odżywką o dużej zawartości potasu. Idealnie sprawdzi się nawóz do pomidorów. The third time it is fed when the largest pumpkin fruit is 10 cm long, giving a teaspoon of potassium sulfate around the plant. After setting the fruit, it should be fed regularly. It is also best to water each week with nettle slurry. If you fertilize with artificial fertilizer, when the fruit begins to develop, you should feed the plants with a liquid nutrient with a high potassium content every 2 weeks. A fertilizer for tomatoes is ideal. Dobrze jest też dynię ściółkować, zatrzymuje to wilgoć i stabilizuje temperaturę gleby. Owoce dzięki temu będą duże i kształtne. Można to zrobić za pomocą siana, słomy albo wyłożyć agrowłókniną. Jeśli będzie miała mało wody, nie zginie, ale owoce będą mniejsze, lecz za to słodsze. Masa owocu przy zbyt małej ilości wody jest o wiele mniejsza niż powinna być. It is also good to mulch the pumpkin. It retains moisture and stabilizes the soil temperature. Thanks to this, the fruit will be large and shapely. It can be done with hay, straw, or covered with agrotextile. If it has little water, it will not die, but the fruit will be smaller but sweeter. The weight of the fruit with too little water is much less than it should be. Wysiewamy po 2-3 nasiona do dołka, na głębokość 4 cm, potem przerywamy, zostawiając najsilniejszą roślinę. Nie zostawiamy 2 czy 3 siewek, bo nie będą rosły razem i nie uzyskamy żadnego plonu. Nie łudzimy się, że jak nasadzimy pełno krzaków ciasno, to będziemy mieć więcej owoców dyni. Przeciwnie, żadna z nich nie będzie miała miejsca, żeby się dobrze rozwijać i plon będzie żaden. Przed siewem można moczyć nasiona przez dobę w ciepłej wodzie, co przyspieszy kiełkowanie o około 4 dni, a dodatkowo w naparze z rumianku, co odkazi nasiona z ewentualnych chorób grzybowych. We sow 2 or 3 seeds into the hole, 4 cm deep, then stop, leaving the strongest plant. We do not leave 2 or 3 seedlings because they will not grow together and we will not get any crop. We do not delude ourselves that if we plant a lot of bushes tightly, we will have more pumpkin fruits. On the contrary, none of them will have a place to develop well and the crop will be none. Before sowing, the seeds can be soaked overnight in warm water, which will accelerate germination by about 4 days, and additionally in chamomile infusion, which will disinfect the seeds from possible fungal diseases.
dynie są wrażliwe na pogodę, jeśli jest zimno, kiedy zaczynają rosnąć, będą stały w miejscu, będą małe, potem już nie nadrobią straconego czasu. Jeśli chcemy sadzić blokowo w odstępie to co 80 cm, jeżeli w rzędzie to co 100 cm, w odstępie w rzędach co 60 cm. Dynia olbrzymia wymaga rozstawu 2 metry na 2 metry. W dobrych warunkach roślina osiągnie ogromne rozmiary, musi mieć dużo miejsca do wzrostu. Rozwój dyni trwa około od 3 do 5 miesięcy. Pumpkins are sensitive to the weather. If it's cold when they start to grow, they'll stay still, they'll be small, then they won't make up for lost time. If we want to plant in blocks, every 80 cm, if in a row, every 100 cm, every 60 cm. A giant pumpkin requires a spacing of 2m by 2m. Under good conditions, the plant will grow to enormous size, it must have plenty of space to grow. Pumpkin development takes about 3 to 5 months. Roślina nie jest w stanie wyżywić więcej niż od 3 do 4 owoce, więc pozbywamy się dalszych zawiązków. W ten sposób te pierwsze będą większe i zdrowsze. Zabieg ten przeprowadzamy, gdy owoce, które chcemy pozostawić, osiągną rozmiary piłki tenisowej. Przycinanie powinno odbywać się pod koniec czerwca. Prowadząc ją pionowo, przycinamy pęd główny, gdy dojdzie do szczytu. Odcinamy też liście, które przysłaniają owoc przed słońcem. The plant is not able to feed more than 3 to 4 fruits, so we get rid of more buds. This way the former will be bigger and healthier. We carry out this treatment when the fruit we want to leave reaches the size of a tennis ball. Pruning should be done in late June. Leading it vertically, trim the main shoot when it reaches the top. We also cut off the leaves that shield the fruit from the sun. Nawet jak dynia tworzy kolejne owoce, to nie zdążą dojrzeć albo zgniją. Pędy dyni są łamliwe i kruche, należy uważać, żeby ich nie podeptać. Płożące pędy dyni wytwarzają korzenie i dodatkowo zasilają roślinę. Dobrym pomysłem jest pionowe prowadzenie ich na podporach czy pergolach, lub na trójnogu, szczególnie małych odmian. Podporą musi być bardzo stabilna, żeby utrzymać ciężkie dynie. Even when a pumpkin creates another fruit, it will not mature or rot. Pumpkin shoots are brittle and fragile, be careful not to trample them. The creeping pumpkin shoots create roots and additionally nourish the plant. It is a good idea to lead them vertically on supports or pergolas, or on a tripod, especially for small varieties. The support must be very stable to hold the heavy pumpkins. Pnącza należy podwiązywać do podpór, żeby nie opadały pod wpływem wagi owoców, lecz tak by sznurek nie uszkodził kruchych łodyg. Cukinie też możemy prowadzić pionowo. Korzystny wpływ na wielkość i jakość plonów ma cięcie młodych roślin, które mają w pełni wykształcony pęd główny. W wyniku cięcia rośliny szybciej wytwarzają owocujące pędy boczne. Jeśli chcemy, by dynia mocno się rozkrzewiła, skracamy pęd główny nad piątym liściem. Climbers should be tied to supports so that they do not fall under the tension of the work, but so that the string does not damage brittle stems. Courgettes can also write off. Young plants with a fully developed main shoot have a beneficial effect on the size and quality of crops. As a result of the production of production, side shoots produce fruit. If we want the pumpkin to have love, we shorten the shoot over the fifth leaf. W sierpniu natomiast usuwamy wszystkie kwiaty. Dynie z nich nie zdążą już dojrzeć. Nad ostatnim owocem na każdym pędzie zostawiamy po dwa liście, a resztę pędu ucinamy. Wycinamy też u nasady wszystkie pędy boczne, które nie mają owoców. To sprawi, że owoce, które już rosną na roślinie, będą szybciej dojrzewały. Od połowy czerwca do sierpnia powinno się zasilić dynie nawozem organiczno-mineralnym. In August, however, we remove all flowers. Pumpkins from them will not have time to mature anymore. Above the last fruit, leave 2 leaves on each shoot and cut the rest of the shoot, and cut all side shoots that have no fruits at the base. This will make the fruits that are already growing on the plant ripen faster. From mid-June to August, pumpkins should be fed with organic and mineral fertilizer. W czasie całej wegetacji rośliny należy obficie podlewać. Podlewamy samą glebę, nie lejemy po liściach, bo to powoduje ataki pleśni.
Pod owoce dyni należy włożyć kawałek deski czy płaski kamień, żeby nie leżała w wodzie, szybko obsychała po deszczu, bo może zgnić. Jeśli masz dużą dynię i obawy przed tym, że zgnije, posyp mąką ziemniaczaną końcówkę dyni od strony przeciwnej pędu, jest to środek dyni na jej dole, to od tego miejsca dynia zaczyna gnić. Osłoń ją przed deszczem. The plant should be watered abundantly throughout the growing season. We water the soil only, do not pour over the leaves because it causes mold attacks. Place a piece of plank or a flat stone under the pumpkin fruit so that it does not lie in the water. It dries quickly after rain, because it can rot. If you have a large pumpkin and you fear it will rot, sprinkle potato flour on the end of the pumpkin on the opposite side of the shoot. This is the center of the pumpkin at its bottom. This is where the pumpkin begins to rot. Cover it from the rain. Dynie lubią rosnąć obok koperku, sałaty i fasoli. Jeśli chcemy zaoszczędzić miejsce, to można posadzić dynię płożącą, a obok fasoletyczną. W bobie dynia będzie źle rosła. Dynia nie powinna być siana obok innych roślin dyniowatych, np. ogórka, cukinii, kabaczka. Pumpkins like to grow next to dill, lettuce and beans. If you want to save space, you can plant a creeping pumpkin and next to some beans. Pumpkin will grow bad in broad beans. The pumpkin should not be hay next to other cucurbit plants, e.g. cucumber, zucchini, squash. Jeśli wysiewamy kilka gatunków dyniowatych, to możemy się zdziwić, że wyrośnie nam dynia nieznana, takiej, której nie sadziliśmy. Dyniowate łatwo krzyżują się między sobą, nawet cukinia z dynią. W przypadku małych dyniowych, które dojrzewają szybko jak Hokkaido czy butternut, możemy zerwać dojrzałe szybciej i mamy możliwość wytworzenia kolejnych owoców przez dynię. Cukinie na przykład zbieramy jak najczęściej, nawet małe owoce, jej produkcja zdaje się nie mieć końca. If we sow several species of gourds, we may be surprised that we will grow an unknown pumpkin, one that we have not planted. Pumpkins easily cross each other, even zucchini with pumpkin. In the case of small pumpkins ripen quickly, such as Hokkaido or butternut, we can pick the ripe ones faster and we have the opportunity to produce more fruits by the pumpkin. For example, we collect zucchini as often as possible, even small fruits, its production seems to be endless. Jeśli przestaniemy je zbierać, przestaną wydawać plon. Nie zostawiamy więc ich zbyt długo na krzaczku. Te małe zbierzemy już w czerwcu, a duże odmiany muszą leżeć na grządce do października. Zbiór tego warzywa przeprowadzimy na przełomie września i października. Owoce dyni jadalnej zbiera się wraz z szypułkami od 12 do 20 tygodni po posadzeniu. If we stop harvesting them, they will stop producing a crop. So we don't leave them on the bush for too long. We will harvest the small ones in June, and the large varieties must be left on the bed until October. We will harvest this vegetable at the turn of September and October. The fruit of the edible pumpkin is harvested with the stalks 12 to 20 weeks after planting. Zbiory dyni zwyczajnej przeprowadza się od lipca do pierwszych przymrozków. Zbieramy je stopniowo co kilka dni, gdyż częsty zbiór wpływa na obfitsze plonowanie. Owoce dyni olbrzymiej zbiera się wyłącznie w fazie całkowitej ich dojrzałości, jesienią przed spodziewanymi przymrozkami, 12-20 tygodni po posadzeniu, zwykle przypada to na okres Halloween. Pumpkin harvest is carried out from July until the first frost. We collect them gradually every few days, because frequent harvesting results in more abundant yield. The fruits of the giant squash are harvested only when they are fully ripe, in the fall before the expected frosts, 12 to 20 weeks after planting, usually during the Halloween period. Zbieramy owoc, gdy przy pukaniu w niego słychać puste bębnienie, ucinamy dynię wraz z 10 cm szypułką, bez niej dynia nie będzie długo leżeć i zgnije. Odcięte dynie przeznaczone do przechowywania pozostawiamy na słońcu w suchym miejscu, pod dachem, żeby dojrzały i skórka stwardniała. Powinny obsychać co najmniej 10 dni. Im dojrzalsza dynia, tym dłużej można ją przechowywać. W pełni dojrzałe leżą nawet do lutego. Pick the fruit when you knock it empty drumming. Cut the pumpkin together with 10 cm stalk. Without it the pumpkin will not lie for a long time and will rot. Leave the cut pumpkins intended for storage in the sun in a dry place, under a roof, to ripen and harden the skin.
They should dry for at least 10 days. The more mature the pumpkin, the longer it can be stored. They are fully ripe even until February. Zbieramy owoc, gdy przy pukaniu w niego słychać puste bębnienie, ucinamy dynię wraz z 10 cm szypułką, bez niej dynia nie będzie długo leżeć i zgnije. Odcięte dynie przeznaczone do przechowywania pozostawiamy na słońcu w suchym miejscu, pod dachem, żeby dojrzały i skórka stwardniała. Powinny obsychać co najmniej 10 dni. Im dojrzalsza dynia, tym dłużej można ją przechowywać. W pełni dojrzałe leżą nawet do lutego. Pick the fruit when you knock it empty drumming. Cut the pumpkin together with 10 cm stalk. Without it the pumpkin will not lie for a long time and will rot. Leave the cut pumpkins intended for storage in the sun in a dry place, under a roof, to ripen and harden the skin. They should dry for at least 10 days. The more mature the pumpkin, the longer it can be stored. They are fully ripe even until February. Dorodne i pełne nasiona uzyskamy z tych w pełni dojrzałych, takie możemy przeznaczyć do zjedzenia i na wysiew następnego roku po wysuszeniu. Jeśli mamy małe niedojrzałe dynie, to dobrze jest je przerobić na pulpę i zawekować lub zamrozić. Dynia w słoikach bez octu łatwo się psuje, więc lepiej jest mrozić dynię. Najlepsza temperatura do przechowywania to od 5 do 10 stopni Celsjusza w suchym miejscu. Uszkodzenie skórki lub nadmierne obicie dyni spowoduje gnicie lub gorzej się przechowuje. We obtain full and full seeds from fully ripe seeds, which we can use for eating and sowing the next year after drying. If you have small unripe pumpkins, it's a good idea to make pulp and preserve or freeze them. Pumpkin in jars without vinegar goes bad easily, so it's better to freeze the pumpkin. The best storage temperature is 5 to 10 degrees Celsius in a dry place. Damage to the skin or excessive padding will cause rotting or poor storage. Szkodniki dyni to głównie ślimaki i mączniak rzekomy oraz mączniak prawdziwy. Plamy i przebarwienia na dyni mogą świadczyć o tym, że zaatakował ją parcz dyniowatych. To szare, zielonkawe lub brązowe plamy. Dynia zaczyna gnić. Inny kolor plam, najpierw żółte i jasnozielone, a potem ciemniejące, bywają objawem antraknozy. To choroba dyniowatych, czyli na przykład dyni, melona, patisona i tykwy. Pumpkin pests are mainly snails and downy mildew and powdery mildew. Stains and discoloration on the pumpkin may indicate that it has been attacked by pumpkin scab. They are gray, greenish, or brown spots. The pumpkin starts to rot. Different color of the spots, first yellow and light green, and then darkening, are sometimes a symptom of anthracnose. It is a disease of cucurbits, such as pumpkin, melon, patisson, and gourd. Biały nalot to mączniak. Silne zachwaszczenie prowadzi do parcha dyniowatych. Należy sprawdzać stan zdrowia poszczególnych liści, pozbywać się tych, które mają widoczną chorobę, co zapobiegnie jej rozprzestrzenianiu. Sprawdzamy, czy pod spodem liścia nie ma jajeczek owadów i pozbywamy się ich. Przerzedzamy nieco roślinę z liści, żeby był przewiew. Wiatr mógł osuszyć liście i owoce, co zapobiegnie zgniliźnie. The white coating is powdery mildew. Strong weed infestation leads to cucurbits scab. You should check the health of individual leaves, get rid of those with visible disease, which will prevent it from spreading, check if there are no insect eggs underneath the leaf and get rid of them, thin the plant a bit from the leaves of the sculpture, there was a breeze, the wind could dry the leaves and fruit which will prevent rot. Zapobiegawczo możemy użyć na przykład oprysku z sodą oczyszczoną lub oleju NEM. Insektów szukamy rano, wtedy wychodzą wszystkie robaki, które chcą się pożywić lub złożyć jaja, warto je wtedy zebrać, o ile nie są to pożyteczne owady. Aby zapobiegać szarej pleśni, która jest najczęstszą chorobą dyni, robimy opryski zapobiegawcze co 7-14 dni naturalnymi środkami przeciwko szarej pleśni. Połóż kawałek kartonu obok rośliny na ziemi, a rano pod kartonem znajdziesz szkodniki, które chcą zjeść twoją dynię. As a preventive measure, we can use, for example, spraying with baking soda or neem oil. We look for insects in the morning, then all the worms that want to feed or lay eggs come out, it is worth collecting them then, unless they are useful insects. To prevent gray mold, which is the most common pumpkin disease, we spray preventive treatments every 7 to 14 days with natural anti-gray mold remedies.
Put a piece of cardboard next to the plant on the ground and in the morning you will find pests under the cardboard that want to eat your pumpkin. Odmiany, butterball koliste, dojrzewają po 3 miesiącach, słodkie i pomarańczowe. Atlantic Giant dynie często przeznaczone na konkursy z powodu dużych rozmiarów, które osiągają. Ale do osiągnięcia gigantycznych rozmiarów musi być uprawiana w szklarni i dobrze nawożona. Żółta melonowa kulista duża, do 20 kg, pędy sięgają nawet 10 metrów. Bambino kuliste lekko spłaszczone, masa około 10 kg, ciemnopomarańczowa bogata w karoten. Dynia makaronowa posiada pędy, osiągające nawet 5 metrów długości. Na jednej roślinie może pojawić się około 10 owoców. Varieties: butterball, circular, mature after 3 months, sweet and orange. Atlantic giant pumpkins are often destined for competitions because of the large size they achieve. But to reach gigantic proportions, it must be grown in a greenhouse and well fertilized. Yellow melon, large spherical, up to 20 kilograms, shoots reach up to 10 meters. Bambino spherical slightly flattened, weight about 10 kilograms, dark orange, rich in carotene. The spaghetti squash has shoots up to 5 meters in length. About 10 fruits may appear on one plant. Małe dynie cukrowe potrzebują 100 dni, aby osiągnąć dojrzałość. Będą gotowe około tydzień przed Halloween, jeśli posadzisz je w połowie lipca. Najczęściej uprawianymi gatunkami są dynia zwyczajna, Cucurbita pipou, dynia olbrzymia, Cucurbita maxima, dynia piżmowa, Cucurbita moszta. Wśród odmian dyni zwyczajnej warto wyróżnić dynię bezłupinową, której nasiona są pozbawione łupiny nasiennej, a także dynię makaronową, której miąższ po ugotowaniu rozpada się na włókna jak makaron, przypominając spaghetti. Amazonka 1,5 kg, Amber od 2 do 4, Bambino do 15 kg, Big Max do 50 kg, Atlantic Giant Pumpkin do 300 kg. Little sugar pumpkins take 100 days to mature. They'll be ready about a week before Halloween if you plant them in mid-July. The most commonly cultivated species are squash, Cucurbita pipo, gourd, Cucurbita maxima, butternut squash, Cucurbita moscata. Among the varieties of squash, it is worth mentioning the shellless squash, the seeds of which are devoid of the husk, and the spaghetti squash, the flesh of which, when cooked, breaks down into fibers like pasta, resembling spaghetti. Amazon 1.5 kg Amber 2 to 4 Bambino up to 15 kg Big Max up to 50 kg Atlantic Giant Pumpkin up to 300 kg.